et Spiritus et Spons ad vicunt veni. Amen. Veni, Domine, Maranatha. Et Spiritus et Spons. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś już byli posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, według wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo sam jestem już stary, a moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to staje, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Dzisiaj z tego słowa, które przychodzi, poruszyło mnie to zdanie: oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka. To słowo przychodzi i pyta się mnie: czy mam to dziecko? Staram się być sprawiedliwy. Myślę, że jak tutaj jesteśmy, to
pragniemy, żeby to było prawdą. Chcemy być sprawiedliwi wobec Boga. To znaczy chcemy mieć z Nim relacje, słuchać tego, co mówi, postępować nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Ale czy owocem tego rzeczywiście jest dziecko, jest ten nowy człowiek we mnie? Bo można być sprawiedliwym wobec Boga, modlić się, stosować się do wszystkich tradycji, do wszystkich przepisów, przestrzegać przykazań skrupulatnie. Można praktykować, a mimo wszystko być sterylnym. To nie prowadzi do narodzin dziecka, do tego, żeby we mnie był Syn Boży. Można mieć na imię Zachariasz, to znaczy Bóg pamięta, i żyć tak praktycznie, codziennie, jakby Bóg nie pamiętał. To znaczy przestrzegamy tych wszystkich rzeczy, ale Bóg nie przychodzi, nie odpowiada. Tak myślimy sobie. Bóg nie pamięta, nie pamięta o mnie. Jestem sprawiedliwy, przestrzegam przykazań, stosuję się do tradycji, ale w moim życiu Bóg nie pamięta. Można mieć na imię Manoach, tak jak ten bohater pierwszego czytania, ojciec Samsona. Manoach znaczy odpoczynek. Można mieć na imię odpoczynek, ale nie odpoczywać. Bo odpoczywamy naprawdę tylko wtedy, kiedy patrzymy się i widzimy, że nasze życie jest spełnione, ma sens. Każdy trud, każdy wysiłek owocuje. Tak jak Bóg odpoczął po tym, jak zobaczył na całe dzieło stworzenia i powiedział, to wszystko jest dobre. Można mieć na imię Elżbieta. Elżbieta znaczy, z Eliszewa po hebrajsku, znaczy, że Bóg jest moją przysięgą. Bóg jest moją obietnicą, a żyć tak, jakby Bóg niczego nie obiecał albo przysiągł, niczego nie przysiągł, albo przysiągł, ale nie spełnił. Nie? Rozumiecie, można być sprawiedliwym, spełniać wszystkie przykazania i to wszystko zostaje jakby bezowocne. Bo Bóg nam za każdym razem, kiedy przychodzimy na Eucharystię, obiecuje Syna, obiecuje życie. Mało tego, to życie za każdym razem przychodzi do nas. Ten Syn, który daje swoje ciało, swoją krew. I potem mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Nie mówiłby, to czyńcie na moją pamiątkę, gdyby On nie wkroczył w nasze życie. Gdyby nie uczynił tego możliwym. Bóg nie każe nam robić rzeczy, które są dla nas niemożliwe. Nie mówi, stwórz świat, zrób coś tam. Nie mówi, żebyśmy robili rzeczy, które są ponad nasze siły. Jeżeli Chrystus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy, że to jest możliwe dla nas, dawać swoje życie, przelewać swoją krew. Jest możliwe dzięki temu, że On wkracza. I możemy być na mszy świętej, możemy się modlić i ciągle być sterylni. Dlatego dzisiaj, myślę, to słowo zaprasza nas, jak słucham tego w kontekście też tej Wigilii, która ma przyjść. Bo dlaczego mamy te wszystkie znaki? Wczoraj mówiłem o tym sianku pod obrusem. Ja myślę, że to jest, sianko pod obrusem to jest, żeby przypomnieć nam, że Chrystus wchodzi w tą nędzę ludzką. Że nie rodzi się w idealnych warunkach, że ma moc objawić się pośród tych zwierząt, które siedzą razem z nami przy stole, ogród zoologiczny zwierząt rzadkich, którzy czasami są nie do zaakceptowania, którzy są trudni,
którzy nas drażnią, których byśmy chcieli najchętniej korygować i poprawiać. Bóg rodzi się w stajni, w tej oborze, w tym miejscu, które absolutnie wydaje nam się jest nie do zaakceptowania. Są znaki, które są i możemy robić to z tradycją, prawda, ale nie mieć nadziei na to, że Bóg wypełni tą obietnicę i pozostać sterylnym. Bo Bóg posyła nas, jak tutaj jesteśmy, jak słuchamy tego słowa. Bóg potrzebuje miejsca, gdzie mógłby lądować, gdzie mógłby się narodzić, żeby móc objawić się pośrodku tego zgromadzenia, w którym będziemy przy stole wigilijnym. Jest wiele takich rzeczy, które robimy, ale myślę, nie mamy nadziei na to, że Bóg spełni swoją obietnicę, że to jest wszystko na takiej płaszczyźnie bardzo ludzkiej, takiej zwykłej, nie oczekując tego, że Bóg ze swoją potęgą może wkroczyć w nasze życie, nas porwać ze sobą, dotknąć, przemienić, uczynić rzeczy, które będą też znakiem dla innych. Bo to, że się modlimy, nie jest znakiem. Nowe życie jest znakiem. Chrystus jest znakiem, tym korzeniem Jessego, który jest znakiem dla narodów. Modlitwa, tradycje, przykazania, które są bramą, która otwiera do tego przychodzenia Chrystusa. Dlatego myślę, to słowo, które dzisiaj w pierwszym czytaniu przychodzi, oto poczniesz i porodzisz syna, to było słowo do żony Manoacha, ale pamiętaj, strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Myślę, że to jest to zaproszenie do przeżycia może tego postu w Wigilię trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie wiem, na pewno macie ten zwyczaj, bo to jest święta tradycja polska, o której tyle burz i kłótni było, kiedy biskupi powiedzieli, że to nie jest obowiązkowe. To jak to? Religie nam zmieniają, jak to? Nie chodzi o to, żeby robić coś dlatego, że taka jest tradycja polska. Absolutnie. Możemy w tym roku spróbować przeżyć ten post w tą Wigilię zupełnie inaczej. Bo post jest po to, żeby modlić się nie tylko ustami, ale także całym naszym ciałem, żeby pokazać, że nie tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Że odmawiamy sobie tego pokarmu, bo oczekujemy na pokarm o wiele ważniejszy dla nas. Że ten chleb nie jest tak ważny, jak ten chleb, który da Ojciec z nieba, jak Chrystus, którego pragniemy. Jesteśmy jak ziemia zeschła, bez wody. Pragniemy, żeby Bóg przyszedł do mojego życia. Pragniemy, żeby Bóg przyszedł do naszych małżeństw, do naszych rodzin, żeby zasiadł razem z nami przy stole, żeby narodził się w tej stajni, w tej grocie, którą jesteśmy pośród tych zwierząt, żeby przyszedł z tą potęgą. Takie słowo, które słyszę dzisiaj, bo Pan Bóg objaśnia nam znaki, żeby one nie były sterylne, bezpłodne. Znaki dla znaków, jeżeli nie wyrażają głębi naszego serca, są do wyrzucenia. Odnowić to, co Pan Bóg nam dał, co jest ogromną wartością. I ten post w Wigilię, i to siano pod obrusem, i to puste miejsce przy stole, i to dzielenie się opłatkiem. Te znaki, które mogą nam pomagać otworzyć nasze serca na przychodzenie Chrystusa w te święta. Maranatha, et Spiritus et sponsa, et